No dobra, cześć wszystkim, jestem Arek. Będę mówił dzisiaj o garbage collectorze, a jest was dosyć dużo, to nie wiem, czy wam nie powiedzieli, czy jest takie zainteresowanie tematem. Będę mówił o G1C, to jest najnowszy garbage collector i prawdopodobnie teraz spora część was zaczyna sobie zadawać to pytanie, po co nam kolejny algorytm garbage collectora. Przecież mamy teraz już trzy, prawda? Mamy serial, który jest jednowątkowy, mamy Parallel, który pracuje w wielu wątkach i mamy CMS, który pracuje w tle. Rok temu też ze Spartezu Sławek Ginter robił tutaj prezentację. Ktoś był wtedy może? Okej, okay, dosyć niewiele osób. Może tak, zróbmy taką małą szybką ankietę. Ktoś wie, czym charakteryzują się te garbage kolektory? Jak one działają mniej więcej? No dobra, ktoś tam coś wie, no to pokrótce opowiem. Serial jest jednowątkowy i to jest taki, powiedzmy, jeden z pierwszych garbage collectorów, pierwszy, który był napisany, pierwszy, który był dostępny w Hotspot JVM-ie. On pracuje jednym wątkiem, więc, że tak powiem, nie wykorzystuje w pełni siły aktualnych procesorów. Parallel był taką następną wersją, kiedy serial przestał już się wyrabiać na takich maszynach, które miały dosyć więcej pamięci. I wtedy powstał Parallel. Działa to tak, że zatrzymuje całą naszą aplikację, sprząta śmieci z HIP-a i puszcza, wznawia pracę naszej aplikacji. CMS jest przed G1-ką algorytm, który działa w tle razem z wątkami waszej aplikacji, czyli ma takie cykle, że zatrzymuje waszą aplikację, coś tam sobie robi, ale zdecydowaną większość rzeczy, czyli sprzątanie całego HIP-a i starej generacji, robi w tle, więc nie zatrzymuje waszej aplikacji. No dobra, to jaki jest problem z tymi wszystkimi algorytmami, że potrzebujemy G1-ki? Wszystkie te algorytmy były zaprojektowane dla raczej małych HIP-ów. No i co jest mały, czym jest mały HIP, zdefiniujemy sobie później. To zdanie do końca nie jest prawdziwe. Wtedy, kiedy te algorytmy były zaprojektowane, to definicja małego i dużego HIP-a była zupełnie inna niż jest teraz. Jak pisali serial, to komputery miały po 32 MB RAM-u. Nikt sobie nie wyobrażał, że ktoś będzie wtedy w stanie dla JVM-a przeznaczyć 512 MB. Ta sytuacja kilka lat później się zmieniła, dlatego powstał Parallel, wtedy z kolei 2 giga, to wydał się ogrom pamięci dla JVM-a. W przypadku CMS-a 6 giga to była gdzieś tam jakaś daleko przyszłość. Więc generalnie problem z tymi kolektorami jest taki, że teraz tej pamięci mamy zdecydowanie więcej. Ja na przykład swojego IntelliJ-a w pracy odpalam, to daję mu 6 giga i to mu jeszcze czasami jest za mało. Z wszystkich tych garbage kolektorów tylko CMS był tak zaprojektowany, ponieważ pracuje w tle razem z naszą aplikacją, on był w stanie, że tak powiem, sprzątać dosyć sporego HIP-a. Ale przez to, że on został zaprojektowany w taki sposób, że powoduje defragmentację starej generacji, on z definicji jest tak zaprojektowany, że ma od czasu do czasu robić Full GC. A to Full GC, kiedy mamy HIP rozmiaru 64 GB, potrafi zająć kilka minut. I teraz, jeżeli macie web aplikację, która działa na serwerze, daliście jej 64 giga pamięci, no i nastąpiła defragmentacja HIP-u, CMS potrzebuje zrobić defragmentację i fryzuje waszą aplikację na kilka minut. Więc CMS jest taką tykającą bombą, która prędzej czy później wybuchnie, bo tak została zaprojektowana. Więc przychodzi tutaj na ratunek G1-ka, który z domysłu został zaprojektowany dla algorytmów większych, dla HIP-ów większych niż 6 GB. Widziałem logi z aplikacji, gdzie dostał tego HIP-a 128 giga i w zasadzie działało to wszystko ładnie, nie było żadnych długich pauz, żadnych tykających bomb. Ten algorytm jest najbardziej skomplikowany ze wszystkich dostępnych algorytmów. Mimo to jest taki plan, aby zastąpił w przyszłości CMS-a i w zasadzie został domyślnym algorytmem w JVM-ie. Jego największą zaletą jest to, że możemy mu ustawić maksymalną pauzę, na jaką może zatrzymywać naszą aplikację. I tutaj uwaga, to jest tylko taka, to nie jest limit, to jest cel. Czyli tak naprawdę możemy tylko G1-kę ładnie poprosić, żeby nie stopował naszej aplikacji na dłużej niż 200 milisekund. Ale on niekoniecznie musi się na to zgodzić. To jest defaultową wartością? Wszystkie flagi, które będę pokazywał dzisiaj, to te wartości, które przy nich wyświetlam, to są właśnie wartości domyślne. Mimo że algorytm jest najbardziej skomplikowany ze wszystkich dostępnych algorytmów,
to jednocześnie jest najprostsze do skonfigurowania. Bo wszystko, co mu musicie przekazać, to w zasadzie jest ten max pause time goal i rozmiar hipa. Jeżeli jesteście zadowoleni z defaulta 200 milisekund, to w zasadzie nie potrzebujecie przekazywać mu nic. Więc jest najprostszy do skonfigurowania i on na tych domyślnych ustawieniach, że nie musicie tam tuningować żadnych rozmiarów młodej, starej generacji, on będzie działał bardzo dobrze i w zasadzie będzie działał niedaleko od optymalnej wydajności, którą jesteście w stanie uzyskać tuningując go przez, nie wiem, wiele godzin. Jak wszystko w IT i zresztą nie tylko w IT, jak w każdej branży, wszystko ma swoją cenę. CMS oczywiście, G1 nie blokuje naszej aplikacji na jakieś tam długi okres czasu, przynajmniej jeżeli nie jest źle skonfigurowany, za to cechuje się najgorszym application throughput. To znaczy, że wasza maszynka, dokładnie JVM, 90% czasu poświęca na pracę waszej aplikacji, a 10% czasu to jest narzut garbage collectora. Czyli to jest całkiem sporo. To jest najwięcej ze wszystkich algorytmów, bo jeżeli spojrzycie na throughput, serial czy CMS, one wszystkie oscylują w okolicy 97 application throughput. Więc w przypadku G1 narzut garbage collectora jest największy. Ale teraz znowu, zależy do czego potrzebujecie tego JVM-a, co robi wasza aplikacja. Jeżeli macie jakąś aplikację webową albo aplikację desktopową, z którą użytkownik wchodzi w interakcję, ona potrzebuje dużo pamięci, to raczej wolicie, żeby ta aplikacja nie pauzowała się na dłuższy okres i wolicie dorzucić jej trochę procesora, żeby ona była cały czas responsywna, niż, że tak powiem, patrzeć na ten throughput i blokować swoją aplikację na dłuższy okres czasu. Są takie przypadki, kiedy na przykład macie jakiś background service, który bierze jakieś rzeczy z kolejki i on sobie tam robi jakiś processing i w zasadzie może mu to zająć nawet godzinę. Nie obchodzi was, czy on się pauzuje, czy nie pauzuje, was tylko obchodzi, czy mu to zajmie godzinę, czy 50 minut. Jeżeli 50 minut, no to dla was jest lepiej. I w tym przypadku najlepszym korektorem będzie właśnie Parallel, czyli ten, on oferuje najlepszy application throughput. G1, mimo że to jest najnowszy algorytm, on nie jest taki nowy, bo on jest dostępny od JDK 7, update 4, więc on jest już stosunkowo długo dostępny, ale nadal nie ma zbyt wielu narzędzi, które potrafią sparsować loga. Mało tego, on z wersji na wersję, czyli update 4, a update 20, update 50, te formaty loga różnią się. I jedyna dostępna aplikacja GC Viewer, ona jest chyba w dodatku open source, potrafią sparsować część tego loga, część rzeczy i tylko z niektórych wersji. Więc jak sobie połączacie jakieś tam bardziej skomplikowane flagi, to jedynie Censum, to jest płatne narzędzie od jClarity, ja z niego korzystam na co dzień. W zasadzie on jest w stanie sparsować zdecydowaną większość tych rzeczy i znalazłem jakąś tam wersję JDK 7 właśnie, któreś tam update, nie był w stanie Censum tego sparsować, podesłałem im loga, za 2 tygodnie mnie zaprosili, żebym pobrał nową wersję, bo już to potrafi. Więc w zasadzie oni tylko pracują nad tym na bieżąco, żeby faktycznie wszystkie nowe update'y dało się w tym toolu obejrzeć. No dobra. To tyle, że tak powiem, z takiego wstępu. Teraz zobaczmy, jak to działa. G1 jest oparty na tej samej, na tym samym założeniu, co wszystkie inne kolektory, czyli na założeniu, że większość obiektów umiera młodo. Dlatego HIPA ma podzielonego na młodą i starą generację. Młodą generację ma dalej podzieloną na Eden i na Survivory. Ten mechanizm starzenia się obiektów, czyli tenuring, w zasadzie sprawdza się bardzo dobrze w tych algorytmach, dlatego G1 jest tak jakby kontynuacją i ten mechanizm starzenia się tych obiektów jest tutaj dokładnie taki sam. Więc jeżeli do tej pory mieliście okazję optymalizować wasz garbage collector właśnie pod względem starzenia się obiektów, żeby zbyt młode obiekty nie trafiały do starej generacji, to wszystkie te zasady tutaj będą dalej ważne i aktualne. G1 najwięcej wspólnych cech ma w zasadzie z CMS-em, jest bardzo do niego podobny, ponieważ zarówno ma fazy takie, które na dosyć krótko zatrzymują waszą aplikację, potrzebują zrobić jakieś rzeczy i zdecydowaną większość pracy robią jednak w tle razem z waszą aplikacją. I rzecz, która jest wspólna z CMS-em, moim zdaniem to jest najgorsza wspólna rzecz ze wszystkich, czyli fail safe to full GC. Jeżeli G1 w pewnym momencie przestanie się wyrabiać, bo nie wiem, macie jakąś specyficzną maszynę albo źle go skonfigurowaliście, on ma jakieś błędy, nie jest w stanie znaleźć wystarczająco miejsca w którejś z generacji, to
zatrzyma waszą aplikację i zrobi full GC, żeby posprzątać śmieci, żeby jeszcze nie rzucić out of memory. I te full GC zrobi wam jednym wątkiem. Więc jeżeli macie potężnego hipa, to potrafi zająć kilka minut. To jest w zasadzie to, co zrobiło z CMS-a tykającą bombę, a jedyna różnica jest taka, że CMS jest zaprojektowany i on z definicji będzie te pauzy miał. G1 będzie miał te pauzy tylko wtedy, kiedy faktycznie coś tam mu nabroicie, ewentualnie macie jakąś bardzo specyficzną maszynę, która ma, nie wiem, 128 giga RAM-u i bardzo wolny procesor. No dobra, to tyle odnośnie podobieństw do CMS-a, a co jest różne? G1 ma podzielonego swojego hipa na regiony i każdy z tych regionów może przynależeć raz do jednej, raz do drugiej generacji, czyli każdy z tych regionów raz może być Edenem, raz Survivorem, raz należeć do starej generacji i to w zasadzie daje G1-ce taką elastyczność, że on w trakcie pracy, jeżeli semantyka zapotrzebowania na pamięć waszej aplikacji się zmienia, to on również będzie dostosowywał rozmiary tych generacji, czyli on jeżeli widzi, że macie sporo rzeczy... Będziesz czytać? Nie, dzięki. Po środku też mamy krzesło. Jeżeli będziecie mieli duże zapotrzebowanie na pamięć w Survivorze, to G1 sobie dopasuje rozmiar tego Survivora w trakcie runtime'u i na przykład z kosztem czy to regionów, które ma aktualnie dostępne, czyli wolnej pamięci, albo kosztem starej generacji czy Edenu, będzie w stanie sobie to dopasować w runtime'ie, więc on jest, adaptuje się do tego, jakie jest aktualne zapotrzebowanie na waszą pamięć. I dlatego te domyślne ustawienia, które mu tam podacie, są w wielu przypadkach optymalne. Nie ma czegoś takiego, jak w paralelnym trzeba było sobie dostosować, jaki jest rozmiar młodej, jaki starej generacji, bo inaczej to potrafi... No, tam były dosyć duże różnice na wydajności, potrafiły się objawić. W przypadku G1, jeżeli tam będziecie grzebać, to często gęsto zrobicie, że będzie tylko gorzej. Rozmiar tych regionów jest dobierany tak, żeby na hipie było mniej więcej 2000 regionów. Z tym, że jest limit taki, jest takie ograniczenie, że te regiony muszą mieć od 1 do 32 MB i to musi być zawsze potęga dwójki. Rozmiar tego regionu, ilość tych regionów jest dobierana na podstawie XMS-a, czyli minimalnego rozmiaru hipa, jaki ustawicie. To będzie miało dosyć istotne znaczenie, jak będę jeszcze później o tym mówił, jaki to może mieć wpływ. Jest flaga, którą możecie zmienić ten rozmiar, czyli nawet jeżeli macie dosyć mały hip, nie wiem, powiedzmy 2 GB, czyli ten rozmiar powinien być 1 MB na region, to i tak możecie go przestawić i mu powiedzieć, żeby ustawił sobie rozmiar regionu na 32 MB. No dobra, zobaczmy teraz, jak dzieje się zbieranie młodej generacji. To jest w zasadzie proste, bo to działa tak samo jak praktycznie w wszystkich innych kolektorach. Ponieważ w młodej generacji większość obiektów faktycznie umiera szybko, a to ile czasu zajmie G1-ce pozbieranie tych obiektów zależy od tego, ile z nich przeżywa, to tak na dobrą sprawę przeżywa ich niewiele, więc ta ewakuacja jest dosyć szybka. G1 zatrzymuje tutaj waszą aplikację, zatrzymuje wszystkie wątki i robi Young Collection, zawsze zbiera wszystkie regiony z młodej generacji, więc po skończeniu Young Collection obiekty, które były tutaj żywe, zostaną zewakuowane do nowego regionu, a te regiony zostaną zwolnione i zwrócone do puli dostępnych regionów. Więc tak jak mówiłem, to jest bardzo proste. Teraz marking phase, to jest tak samo jak mieliśmy marking phase w CMS-ie, tak samo mamy marking phase tutaj. On zazwyczaj zaczyna się razem z młodą kolekcją, z Young Collection. Wykorzystuje to, że G1 i tak musi zatrzymać waszą aplikację, więc on się wtedy podłącza, robi niektóre rzeczy, które są dla niego konieczne, żeby wystartować i później przechodzi w taki tryb, że resztę rzeczy, czyli przeglądanie całej starej generacji robi w tle. Ten marking phase rozpocznie się wtedy, kiedy G1 zobaczy, że macie zużytego hipa więcej niż 45%. To jest domyślna wartość, można sobie to przestawić i czasami warto to zrobić. Kiedy ten marking phase się skończy, to G1 oznaczy sobie regiony i niektóre z tych regionów, tak się zdarzy,
prawdopodobnie tak się zdarzy, że niektóre z tych regionów będą zawierały same śmieci. Tam nie będzie żadnych żywych obiektów, nic do ewakuowania. I te obiekty zostaną zwrócone do puli dostępnych obiektów jeszcze w trakcie marking phase. Natomiast dla pozostałych regionów ze starej generacji, jeden obliczy sobie, jak dużo jest na nich śmieci, jak dużo jest tam żywych obiektów. Na przykład tutaj widzimy, mamy całkiem sporo śmieci, tutaj tylko troszkę, tutaj w ogóle. Teraz w zależności od ustawień tej flagi, domyślnie jest to 65%, jeżeli będzie tam mniej żywych obiektów niż 65% w danym regionie, to te regiony zostaną zaliczone do tego, żeby podczas następnej kolekcji pozbierać je i posprzątać, ewakuować żywe obiekty i zwolnić te regiony do puli dostępnej pamięci. Więc jakiś czas później, jak już skończył się ten marking phase, przychodzi czas, kiedy nie macie już więcej miejsca w Edenie i garbage collector wchodzi tutaj, chciałby zrobić young collection i wtedy, jeżeli zobaczy, że skończył mu się marking phase i w collection setach, czyli w takich setach, w których trzymamy, które regiony będą zbierane w przyszłości, zobaczy, że tam są też jakieś regiony, które należą do starej generacji, to zamiast zrobić young collection, zrobi mixed collection. I w zasadzie różni się to tylko tym, że w tej kolekcji pozbiera zarówno regiony z młodej generacji, jak i ze starej generacji. To się dzieje w cyklach, więc nie wszystkie regiony ze starej generacji zostaną posprzątane w pierwszym cyklu. Zazwyczaj domyślnie jest to 8 cykli. Można to sobie przestawić, flagę pokażę za chwilę. I podczas kolejnych, następnych po sobie Young Collection, które staną się Mixed Collection, G1 będzie zbierał, zaczynając od tych regionów, które mają najwięcej śmieci. Czyli w tym przypadku ten region mają najwięcej śmieci, więc wylądują w tej jakby pierwszej kolekcji. Z kolei regiony, które gdzieś tam za jakiś czas, widzimy tutaj w międzyczasie jakaś aplikacja wasza zalokowała kolejną pamięć, mamy następny Young Collection. Ponieważ mamy tutaj zarówno z jednej, jak i z drugiej generacji, mamy mixed collection, te obiekty zostają ewakuowane. W przypadku tego regionu nie został on ewakuowany w ogóle, ponieważ G1 stwierdził, że to jest tak mało śmieci, że nie ma sensu w ogóle tracić na niego czasu. Tak jak już mówiłem, tych cykli domyślnie jest 8. Tą flagą można sobie to przestawić, żeby w mniejszej ilości cykli sprzątał tą starą generację. Co będzie miało bezpośrednie przełożenie na to, ile taka mixed collection zajmuje czasu. Więc tutaj te wasze 200 milisekund jesteście w stanie zepsuć trochę tym, bo jeżeli powiecie mu, żeby on to pozbierał w przeciągu dwóch kolekcji, to oczywiście tych regionów zrobi mu się wtedy bardzo sporo i on w tych 200 milisekundach się nie zmieści. Dlatego mówiłem, że to jest tylko to jest cel, a nie limit. Następny moment, kiedy G1 może sobie odpuścić i dalej już nie zbierać tych regionów, to jest kiedy zobaczy, że nie jest w stanie, w zasadzie na hipie nie jest w stanie odzyskać więcej niż 10% i możecie mu skonfigurować, że taką ilość jesteście w stanie poświęcić, żeby już, nie wiem, to też zwiększy application throughput, bo on nie będzie sobie tam, pozwoli sobie na to, żeby na hipie było trochę śmieci, nie będzie trawersował wszystkiego, nie będzie sprzątał wszystkiego. No dobra, to teraz jak to się dzieje, że G1 jest w stanie pozbierać sobie tylko niektóre regiony, a nie musi przy tym trawersować całego hipa, nie musi sprawdzać wszystkich referencji? No bo przecież jakby musiał sprawdzać wszystkie referencje, to po co ma zbierać dwa regiony? Pozbierałby sobie całego hipa, wtedy nie mielibyśmy G1, tylko mielibyśmy parę. I dzieje się to za sprawą takiego mechanizmu, który nazywa się Remember Sets. Każdy z regionów ma przypisany do siebie remember set i w tych remember setach znajdują się informacje o tym, które z innych regionów albo z kart w innych regionach trzymają referencje do jakichś obiektów w naszym regionie. Każdy z tych regionów jest dalej podzielony na karty i każdy z tych remember setów trzyma tutaj z boku taki bufor ze zmianami. Jeżeli następuje jakakolwiek zmiana referencji, czyli jeden obiekt, który referencował ten obiekt, nagle następuje zmiana referencji. W G1 jest coś takiego jak post-write barrier, który
uruchomi taki mechanizm, który zobaczy, aha, dobra, czyli tu była taka referencja, ta referencja pokazywała na coś w tym obszarze pamięci, więc ten region był nią zainteresowany, teraz ta referencja będzie pokazywała na coś w tym obszarze pamięci. Umieści te informacje w takich bufferach, że tutaj te karty prawdopodobnie są już zaktualizowane i następnym razem, jak będziesz chciał robić coś z hipem, usuwać jakieś obiekty, coś sprzątać, to najpierw przetraw te buffery, zaktualizuj ten remembered set, żebyś miał aktualne informacje i dopiero wtedy będziesz mógł sprzątać. Teraz te remembered sety mają trzy różne granulacje. Jedna granulacja jest taka, że mamy listę kart, czyli wiemy, że w naszym regionie coś jest referencjowane przez jakiś obiekt w tej karcie z innego regionu. I to jest w zasadzie moment, kiedy G1 pracuje najwydajniej, bo ma jak najmniej obiektów do trawersowania, bo sprawdza tylko tą wybraną kartę, ewentualnie te kilka kart i to jest najszybsze, co mu pozwoli posprzątać dany region. Jeżeli się okaże, że tych kart jest bardzo dużo, więc tam jest całkiem sporo referencji z tego regionu, to ta granulacja się zmieni i zostanie zamieniona na bitmapę, czyli to już nie będzie lista kart konkretnych, to już będzie bitmapa i teraz jeżeli na tej bitmapie będzie bit włączony, to znaczy, że tam z tej karty jest jakaś referencja, jeżeli ten bit jest wyłączony, to znaczy, że tej referencji tam nie ma. I teraz jeżeli się okaże, że mamy mnóstwo referencji pomiędzy regionami, czyli na nasz region wskazują referencje, nie wiem, z 30 innych regionów, to zostanie to zamienione i zamiast hashmapy region do regionu będziemy mieli bitmapę, że ten region w tym regionie jakieś obiekty są referencjonowane i teraz znowu mamy bitmapę. Jeżeli jest bit włączony, to znaczy, że ten region trzyma referencję do naszego regionu. Jeżeli wyłączony, to nie. I to jest ta najgrubsza granulacja i to jest też najmniej wydajna granulacja, bo wtedy, żeby G1 posprzątać nasz region, musi sprawdzić cały tamten region, nie tylko jego fragmenty, musi sprawdzić cały region. To tyle odnośnie samego algorytmu. To teraz zobaczymy jeszcze trochę głębiej. I teraz zobaczymy, jak wygląda log. Zanim w ogóle dojdziemy do loga, to są flagi, które warto sobie włączyć na początek. Pierwsza z nich, print GCD test, to w zasadzie jest taka podstawowa flaga, zanim w ogóle zaczniecie patrzeć w loga, to raczej należałoby włączyć bez tego, to w zasadzie chyba tylko można wyciągnąć informację, że jest źle. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie do końca wie, jak analizować i czytać loga, ale chciałby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma problemu w garbage kolektorze, to świetna jest ta flaga, print GC application stop time. Ona produkuje taką linijkę w logach, która mówi, że wątki twojej aplikacji zostały zatrzymane na tyle i tyle sekund. I teraz można sobie szybko grepnąć i zobaczyć, czy w logach macie tutaj jakieś duże wartości typu, nie wiem, 30 sekund. Bo jeżeli ktoś zgłasza, że wasza aplikacja nie działa, bo fryzuje się, wisi i nie wiadomo, o co chodzi, a tutaj znajdziecie 30 sekund, no to już wiadomo. Po włączeniu tego print GC details, to jest pojedyncze entry z pojedynczej kolekcji, więc tych informacji jest tutaj bardzo sporo i w zasadzie wystarczająco, żeby zobaczyć, że coś jest nie tak albo że wszystko jest w porządku. Potniemy sobie to na kawałki. Tutaj mamy informację o tym, że to jest GC pause. Tutaj mamy young. Jeżeli znajdą się tutaj też regiony z tej starej generacji, to tutaj pojawi się wpis mixed. I to jest w zasadzie jedyna różnica, jaką tutaj zaobserwujecie, no plus prawdopodobnie w czasach. Startowanie wątków, external root scanning, to jest ten moment, kiedy trzeba przeskanować wszystkie jakieś static fieldy, trzeba przeskanować stack trace'y, żeby zobaczyć, czy trzymacie tam jakieś referencje do obiektów. To są te rooty, które są w JVM-ie, które potrafią trzymać obiekty. Jeżeli macie pięknie zaprojektowaną aplikację, gdzie wszystko jest statycznym singletonem, to tutaj będziecie mieli dosyć znaczące czasy. Wiadomo, odkąd zacząć optymalizację. Update Remembered Set to jest ten moment, o którym mówiłem, że zanim zaczniemy sprzątać obiekty, musimy zaktualizować te Remembered Sety, bo coś tam się pozmieniało. Tu jest to procesowanie bufferów. Jak już zupdate'owaliśmy te nasze Remembered Sety, jesteśmy w stanie je sobie zeskanować. Po tym skanowaniu wiemy, które obiekty są żywe, które nie są, więc jesteśmy w stanie ewakuować nasze obiekty i w zasadzie sterminować nasze wątki. Tutaj taka ciekawostka, termination attempts. Jeżeli wątkowi skończy się jakaś praca, czyli on już posprzątał, nie wiem, swój region czy tam swoje kawałki, to on będzie próbował jeszcze pomóc kolegom i zrobić też część roboty za nich. Jeżeli oni też nie mają nic do roboty, to w zasadzie każdy skończy po razie.
Na koniec jeszcze informacja Clear Card Tables. To jest ten moment, kiedy mówiłem, że jeżeli następuje zapis jakiejś referencji, to wtedy oznaczamy, że niektóre karty są nieaktualne, więc tutaj sprzątamy te informacje, wybieramy kolejny collection set, robimy reference processing. Reference processing to jest, jeżeli używacie w swojej aplikacji takich referencji jak Soft, Weak czy Phantom, to tutaj będziecie widzieli czasy właśnie procesowania tych referencji. I taka linijka, która tutaj będzie Was dosyć znacząco interesowała, to jest ten moment, kiedy pokazujemy, ile obiektów było w Edenie, jaki był rozmiar Edenu i ile obiektów mamy żywych w Edenie po skończeniu kolekcji oraz jaki jest rozmiar Edenu po skończeniu kolekcji. Tak jak już mówiłem, G1 potrafi sobie zmieniać w trakcie runtime'u te wartości i często gęsto widać, że on sobie dopasowuje te rozmiary Edenów czy Survivorów. Survivory nie piszą tej informacji, mamy tylko ile tutaj zostało zajęte, no i mamy heap. Ile obiektów jest na heapie, tu jest rozmiar, cały rozmiar heapa, więc żeby sobie wyliczyć survivory, trzeba sobie odjąć to od tego. Na koniec podsumowanie, ile czasu to zajęło i dla Was najbardziej istotna jest ta wartość, czyli real, to znaczy na ile czasu garbage collector zatrzyma wątki Waszej aplikacji. To jest ta sama informacja, którą produkuje tamta linijka print GC application stop time. To jest wpis z marking phase. To jest informacja, że zaczyna się concurrent root region scanning, tu, że się kończy. Ważna informacja jest taka, że jeżeli ten root region scanning się rozpocznie, to w tym czasie G1 nie może zrobić żadnego sprzątania młodej generacji. Musi zaczekać na zakończenie tej fazy i dopiero wtedy ta faza dzieje się w tle, więc Wasza aplikacja pracuje, tworzy jakieś obiekty. G1 nie może wtedy tych młodych obiektów posprzątać, więc jest dosyć istotne, żeby on się z tym wyrobił, zanim Wam skończy się pamięć w Edenie. Więc tak jak mówiłem, nie? Jeżeli macie dużo tych statycznych singletonów, to może być kłopot. Kiedy już ta faza się skończy, zaczyna się concurrent mark start i w tej fazie ta faza dzieje się w tle i w tym czasie G1 może sobie zrobić dosyć sporo tych młodych generacji. Po zakończeniu tej fazy następuje remark phase, też właśnie procesowanie referencji i następuje GC cleanup. W trakcie tego cleanupu te regiony, które zawierały tylko śmieci, nie miały żadnych żywych obiektów, to właśnie w tej fazie te regiony zostają zwolnione. Więc tutaj widzimy, że z 22 MB zużycie heapu spadło nam na 10. Teraz zobaczymy na to, o co mówiłem, że ten kolektor bardzo łatwo jest bardzo łatwo go skonfigurować, ale też jest bardzo łatwo go źle skonfigurować, bo ludzie często gęsto robią coś takiego, że mieli tam jakieś flagi, w tych flagach poustawiali sobie jakieś wartości, tam są być może wartości, które właśnie tuningowały garbage collector, potem przełączałem się na G1 i zostawiałem te flagi, bo twierdzę, że one tam dalej będą działać, będą pasować i to jest najgorsze, co możecie zrobić, nie? Pierwsza rzecz to usunąć wszystkie flagi z tuningowania poprzednich garbage collectorów, zostawić tylko ten max pause time goal. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której wspominałem, że ten rozmiar regionu dobierany jest na podstawie XMS-a. I teraz niektórzy mają taką tendencję, że dają swojej aplikacji, słuchaj, jeżeli ci się uda, to zużywaj tylko 10 mega, ale w zasadzie wiem, że potrzebujesz więcej, więc jakbyś potrzebował, to masz 64 giga. I to ma taki problem, że G1 obliczy sobie rozmiar regionu na podstawie tego XMS-a i wybierze na przykład rozmiar regionu 1 MB, a potem ten heap mu urośnie i do 128 GB, a rozmiar regionu się nie zmieni. I się okaże, że tych regionów macie wtedy 128 tysięcy zamiast 2000, a to znaczy, że macie o wiele więcej remembered setów, to znaczy, że najprawdopodobniej wszystkie te remembered sety, tam będzie dużo referencji pomiędzy regionami, więc one będą miały tą najgorszą granularność, co będzie psuło wydajność G1. Ale to nie jest jedyna rzecz, gdzie rozmiar regionu ma wpływ. Następna sprawa to jest coś, co się nazywa humongous allocation. I to są takie alokacje, kiedy próbujecie zaalokować obiekty większe niż połowę rozmiaru regionu. I to jest ten moment, kiedy garbage collector musi zaalokować ciągły kawałek pamięci na ten region.
to najczęściej są alokacje jakichś dużych tablic. I teraz większość z Was sobie myśli, haha, kto w dzisiejszych czasach korzysta z tablic? No wszyscy, bo jak sobie zobaczycie, jak jest zaimplementowana ArrayLista albo String Builder pod spodem, no to tam są same tablice. Jak zobaczycie, jak jest string pod spodem zbudowany, to ma tam tablicę karów. Więc w zasadzie wszyscy korzystacie z tych dużych tablic. Teraz jeżeli ten region będzie dobrany tak, że on będzie miał tylko 1 MB, połowa rozmiaru regionu to jest 0,5 MB, więc no string większy niż 0,5 MB to w dzisiejszych czasach już nie jest nic nadzwyczajnego. I teraz co się dzieje z tymi obiektami? G1, żeby uniknąć przenoszenia tych obiektów pomiędzy survivorami, czyli ewakuowania ich z Edenu do survivoru i potem ten cały okres dojrzewania tego obiektu, zanim on trafi na starą generację, od razu alokuje te obiekty w starej generacji. Czyli one, jeżeli tworzycie dużo takich obiektów, bo ktoś sobie konkatenuje stringa i tam mu dokleja po jednym znaczku, za każdym razem, ponieważ string jest immutable, za każdym razem tworzony jest nowy obiekt, on ląduje na heapie i on ląduje od razu w starej generacji. Teraz, jeżeli macie takiego dużego loopa, to tą starą generację zapełnicie bardzo szybko, bo G1 nie sprząta tych obiektów podczas Young Collection, dopiero musi zaczekać na sprzątanie starej generacji, co jak wiemy dzieje się w tle. Więc jeżeli będziecie generować te obiekty szybko, to w zasadzie out of memory jest tutaj nieuniknione. W zasadzie to mieliśmy nawet taki przypadek na instancji produkcyjnej, kiedy dokładnie to się działo. Ktoś dodał do Jiry komentarz, w którym wkleił 25 MB loga. I tam był później, był taki ciekawy kawałek kodu, który handlował to w taki sposób, że sobie tam oczywiście konkatenował później tego stringa kilka razy w pętli. I bardzo szybko skończyła mu się ta pamięć i poleciała out of memory na tych nodach. Żeby w ogóle zobaczyć, czy macie problem z takimi obiektami, czy alokujecie takie duże obiekty, możecie włączyć Print Adaptive Size Policy. To jest taki moment, kiedy on sprawdza, że o, być może właśnie to się dzieje, że zaczynasz mi alokować jakieś obiekty, które są spore, ja muszę je zalokować w starej generacji, to żeby uniknąć tego, że ja się nie wyrobię, to ja lepiej już zacznę sprzątać tą starą generację. Ale jest jeszcze jedna flaga, Print Region Liveness Info, i ta flaga będzie wypisywała wam, wypisze wszystkie obiekty, wszystkie te humongous objects, które macie na heapie. I teraz to znaczy hums, humongous start i humongous continuous, to znaczy, że tutaj w tym obszarze pamięci zaczyna się wasz obiekt, a to są kolejne obszary, które zostały, kolejne regiony, które zostały zaalokowane na potrzeby tego obiektu. Więc jak już wspomniałem, bardzo zła konfiguracja to jest trzymanie tych flag, które w jakikolwiek sposób ograniczają G1C dostosowanie rozmiarów poszczególnych generacji. Jeżeli ustawicie survivor ratio, to znaczy, że ten survivor nie może być ileś tam większy czy ileś tam mniejszy, w zależności od tego, jaki jest wasz Eden. I tak samo tutaj rozmiary new size i max new size. To są te momenty, kiedy ustawicie mu te flagi, G1 zakłada, że ok, czyli wy lepiej wiecie, w jaki sposób ja mam dostosować, wy lepiej wiecie, w jakie rozmiary powinny mieć poszczególne generacje, więc on nawet nie będzie próbował ich aktualizować, po prostu przyjmie to, co mu ustawiliście. Mało tego, on jeżeli zobaczy, że ustawiliście mu max new size, czy new size, on w ogóle nie będzie wtedy patrzył na ten max pause time goal, czyli jeżeli tam mu ustawicie, że ma być 200 milisekund, on w ogóle na to nie będzie patrzył. On będzie po prostu robił sobie young collection, ile mu wyjdzie, tyle mu wyjdzie, bo nie, ponieważ wy wiecie lepiej, ile on powinien tu ustawić, żeby się w tym zmieścić. To często prowadzi do takich errorów, two space overflow, co często gęsto prowadzi na końcu do full GC. Two space overflow na przykład może oznaczać, że skończyło się wam miejsce w survivorze i obiekty z Edenu polecą prosto do starej generacji, ponieważ w survivorach nie ma już wystarczająco miejsca, bo obiekty, które nie są wystarczająco dojrzałe, polecą do starej generacji, czy często gęsto doprowadzi do tego, że to sprzątanie w tle się nie wyrobi i będziecie musieli zrobić full GC. No tutaj na przypadku tej aplikacji to jest tylko 12 giga hipa, to zajęło to 5-7 sekund, ale oczywiście są też bardziej drastyczne przypadki. To jest kawałek logu z Jiry od klienta, 12 GB hip, więc dosyć mały, zajęło to 95 sekund. Więc dosyć dużo, a potem Jira działa wolno, nie? Więc żeby uniknąć tych evacuation failures, uniknąć tych błędów, które w zasadzie w G1 są najbardziej kosztowne, punkt numer jeden, usunąć te wszystkie flagi.
Tutaj zgubiłem chyba jedną, tam jest jeszcze new ratio. Usunąć te wszystkie flagi, one są zbędne, tak jak mówiłem, na pewno więcej psują niż pomagają. Są czasami takie specjalne przypadki, kiedy przydają się te dwie flagi, ponieważ G1, mimo że jest w stanie sobie dopasowywać rozmiary tych generacji, i tak ma ustawione pewne limity. I te limity są ustawione tutaj, to są te domyślne wartości, czyli on, ten rozmiar na tą nową generację będzie miał co najmniej 5% całego hipa. I teraz, jeżeli macie bardzo duży hip, to te 5% to i tak już jest dosyć dużo, więc to jest czasami za dużo, żeby zatrzymać garbage collect, zatrzymać aplikację i zrobić tą young collection. To czasami potrafi zająć sporo. I widziałem, bodajże w LinkedInie mieli taką konfigurację, że zmniejszyli tą ilość tutaj z 5 na bodajże 2% i powiedzieli mu, żeby on się wyrabiał nie w 200 milisekund, ale w 100 milisekund. I dopóki nie dostosowali tego, on już nie mógł zmniejszyć rozmiaru nowej generacji, więc się nie wyrabiał, schodziło mu tam około 170. Jak mu zmniejszyli to, on jeszcze zmniejszył sobie rozmiar tej młodej generacji i wtedy zmieścił się w tych 100 sekundach. W 100 milisekundach, jasne. Teraz... Co jeszcze możecie zrobić? Może się zdarzyć, że po prostu macie taką maszynkę, tak skonfigurowaną, tak jak już mówiłem, bardzo dużo pamięci i bardzo słaby procesor. I on wtedy nie do końca wyrobi się z tym sprzątaniem w tle. Są dwie flagi, Parallel GC Threads, to jest ten moment, kiedy G1 zatrzymuje waszą aplikację i wtedy odpala tą ilość wątków, żeby przejść przez te fazy Stop the World. Concurrent GC Threads to jest ten moment, kiedy on sprząta coś tam w tle. I jak widzicie, to jest wybierane jako 1/4 tego, co mamy tutaj. Jeżeli macie na przykład 32 kory w swoim procesorze, czy na swoim serwerze, 5/8 zostanie wybranych na to, czyli 20 threadów będzie pracowało na Stop the World, a z kolei 5 threadów będzie pracowało w tle. Czasami może się okazać, że to jest niewystarczająco i można sobie tą wartość wtedy tutaj dotweakować i ją zmienić. Albo na przykład chcielibyście trochę zoptymalizować zużycie i dać mu trochę mniej tej wolnej przestrzeni, czyli mniej marnowanej pamięci, ale przez to chcecie mu powiedzieć, ale jak już będziesz musiał posprzątać tą starą generację, to zrób to szybciej. Następna rzecz to jest moment, kiedy zaczynacie te sprzątanie w tle. Domyślnie to jest 45%, możecie zaczynać to szybciej, możecie zaczynać to później. Jeżeli chcecie uniknąć tej sytuacji, że G1 się nie wyrobi ze sprzątaniem starej generacji, to raczej chcecie tą wartość obniżyć. I tutaj trzeba być ostrożnym, bo jeżeli wasza aplikacja podczas, że tak powiem, normalnego momentu, nie żadnych skoków pamięci, tylko normalnie zużywa na przykład 50% hipa i ona więcej nie zużyje, nawet jak mu zrobimy full GC, to i tak tam będzie 50% żywych obiektów, a tutaj będziecie mieli ustawienie to na 45 albo mniej, to w zasadzie jesteście w takim momencie, że G1 będzie cały czas próbował sprzątać tego hipa, nawet jeżeli tam nie ma prawie śmieci. On oczywiście tam będzie się poddawał, bo sobie zobaczy, że tylko 10% jest w stanie odzyskać, więc nie będzie, no ale będziecie niepotrzebnie go zapętlać. Następna sprawa to jest ten moment, kiedy mówiłem, że na przykład nie macie wystarczającego miejsca w Survivorze, żeby ewakuować obiekty z Edenu. I nawet jeżeli G1 jest w stanie dopasować sobie to, może się okazać, że już jest na tym etapie, że ma tyle obiektów na hipie, że nie ma miejsca, żeby tego Survivora powiększyć. I on zostawia sobie domyślnie 10% takiej pamięci swojej operacyjnej, czyli 10% hipa trzyma właśnie zalokowanego na takie sytuacje, że gdzieś mu się tam to skończyło i już normalnie nie miałby pamięci, ale ma ten swój tutaj taki bufor rezerwowy, te 10% i on wtedy na to tam przeznaczy. Więc jeżeli znowu procesor jest za wolny, się nie wyrabia, można mu zwiększyć to i on wtedy będzie miał, będzie bezpieczniejszy. Następna sprawa, jak możecie mu pomóc, żeby uniknąć tych evacuation failures, to jest niemarnowanie pamięci. We wszystkich aplikacjach dosyć sporo pamięci jest marnowane na jakieś zduplikowane stringi, zduplikowane puste tablice i tego typu rzeczy. Tutaj na przykład jakiś tam prosty zrzut Jiry, 87 MB pamięci jest zmarnowane na zduplikowane stringi. I w zasadzie ktoś ma jakiś pomysł, jak sobie radzić z takimi zduplikowanymi stringami? No właśnie, można wykorzystać intern pule. Problem jest taki, że we wszystkich miejscach, gdzie są ładowane jakieś stringi, musimy się tam podpiąć i mu powiedzieć, słuchaj, sprawdź, czy masz takiego stringa w puli, jak nie masz, to
jak nie masz, to go tam dodaj, jeżeli masz, to używaj tego i wtedy tamten obiekt zostanie posprzątany. Ta intern pula ma tam swoje wady i zalety, jeżeli tam to jest zaimplementowane na zasadzie hashmapy, jeżeli tam loduje bardzo dużo obiektów, no myślę, wartości w niektórych JDK-ach są stosunkowo niskie, więc tam zamiast hashmapy robi się nam w zasadzie lista, więc dodawanie obiektów do tej puli trwa dosyć sporo. Sprawdzanie, czy ten obiekt w tej puli jest, też trwa czasami dosyć sporo. I minus jest taki, że jeżeli wykorzystujecie jakieś zewnętrzne biblioteki, które ładują coś do pamięci, to wy nie macie fizycznego dostępu do tych stringów, które są ładowane. Więc nie możecie mu powiedzieć, dodaj ten string do puli. To jest właśnie te 87% w JIRze. To są te rzeczy z jakichś zewnętrznych bibliotek, gdzie nie możemy mu powiedzieć, żeby te stringi pododawał do puli. Ale od JDK 8, od update'u 20, w G1 dostępny jest taki feature, który się nazywa String Dead Application. Możecie go włączyć. On działa na takiej zasadzie, że chodząc po heapie, analizuje wasze stringi, patrzy, co tam w tych stringach jest, sprawdza tą wewnętrzną tablicę karów i ponieważ string jest immutable, to tutaj, że tak powiem, następuje troszeczkę małe oszustwo, bo ten obiekt jednak pod spodem się zmienia. To, co robi G1, to zamienia mu tą tablicę harów, zamienia mu referencję na tą tablicę harów i w pewnym momencie mamy taki moment, że trzy obiekty stringów pokazują na tą samą tablicę harów. Ponieważ stringi są immutable, możemy to zrobić i nie spowoduje to żadnych problemów. Ponieważ equals w stringu jest oparty o tą tablicę harów, a ta tablica harów jest dokładnie taka sama, w zasadzie nie zmieniamy nic. Hashcode będzie dalej taki sam, equals będzie dalej taki sam, więc to jest trochę mniej wydajne, jeżeli chodzi o string pulę, bo tam jest dodatkowo bodajże 26 bajtów, jeżeli dobrze pamiętam, jest marnowane na sam obiekt stringa, czyli na to, że tam jest ta referencja, że tam trzymamy te informacje, więc trochę więcej pamięci jest jednak zużyte, ale tak jak w tym przypadku, string deduplikacja z 87 mega zaoszczędziła 80 mega. Więc to jest... A ponieważ to, jak długo garbage collectorowi zejdzie na posprzątanie waszego heapa, zależy nie od tych obiektów, które umierają, nie od ilości obiektów, które tworzycie, tylko od ilości obiektów, które żyją. Więc im tych obiektów żywych mniej, tym garbage collector działa szybciej. Jest flaga, można sobie włączyć dodatkowe printowanie informacji o tym, że o tym, jakie są tam statystyki i tego. I tutaj na przykład widzimy, że na oldzie zaoszczędziło nam 250 MB praktycznie, więc całkiem sporo. Jeszcze zanim do pytań, szybkie podsumowanie. Więc jeżeli macie aplikacje, które potrzebują być responsywne, czyli to są jakieś aplikacje, gdzie macie interfejs użytkownika albo web aplikacje i chcecie, żeby one nie fryzowały się na ileś tam sekund, minut, dlatego że muszą posprzątać sobie śmieci, to G1 jest tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Ja tak jak już mówiłem, usuwacie wszystkie flagi, zostawiacie tylko ten max pause time goal, zostawiacie rozmiar heapa i on będzie działał niedaleko od optymalnej opcji. Jeżeli macie jakiś background service, gdzie interesuje was maksymalizacja throughputu, to wtedy prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest ten parallel. Pytania? Orientujesz się może, jak to wygląda z tym location buffer? Czy on jest w każdym regionie w Edenie, czy jest raczej per wątek? Gdzie powiedzmy tam każdy wątek ma swój region i on ma tam pewną alokację wtedy? Nie, to jest jakiś tam obszar regionów. Okej, czyli w każdym regionie jest tam... Zależy też od rozmiaru regionów. Nie, to już wewnętrzna implementacja G1 w zasadzie nie jest doprecyzowane, w jaki sposób on to zrobi. Brak pytań? Dobra, to dzięki za uwagę.